10 minutek nad wodą i mamy pierwszą rybę. Dobrze się zapowiada, nie chcę zapeszać. Nie jest duża, taka 40. No ale już dwa brania zaliczyłem. Sporo pytań jest o zestaw, on naprawdę jest mega prosty. W pierwszej kolejności idzie połów przelotowy. Ja stosuję 40. Tutaj na moje jędrzańskie warunki taka gramatura sprawdza się najlepiej. Następnie stoperek, nieco większy, taki sumowy, żeby nie blokował nam się tutaj w otworze. To ma być zestaw przelotowy. Następnie krętlik i do krętlika montuję przypon o długości. Aktualnie mam metrowy, ale im robi się cieplej, tym go wydłużam. W styczniu, w lutym łowię na dość krótkie, takie po 70, maksymalnie 80 cm. Teraz stosuję metrowe i 1,10 m, 1,20 m, maksymalnie 130 cm. Dłuższych nie polecam, bo wtedy sygnalizacja brań nam spada. Tlenie po prostu nam się później podnoszą, jak robi się cieplej, żerują w toni, aż przyjdzie naprawdę prawdziwa wiosna. Wtedy robactwo się ruszy i klenie zaczną patrolować powierzchnię. Wtedy łowienie z gruntu już nie ma sensu. Nie ma brań, naprawdę jest. Albo wyjedzie jakiś glutek, albo nie ma brań. To na tyle. No i lecimy dalej. Spróbujemy jeszcze coś tutaj złowić. Jest godzina 15, także dobre 2-2,5 godziny jeszcze mam na wędkowanie. O kurde! Musiałem mocno hamulec przykręcić, ale udało się, odwinął. Co tu się dzieje? Jest! 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 Mamy ją! Ale mi tu szalał już w tych trzcinach. No jest potężny. Ale grubas, jaki wielki łeb. Nie jest długi, ale mega gruby. Zobaczcie tego klenia. Jak na swój rozmiar, 51 cm. Potężny. Karczycho mega szerokie. Jedną ręką na pewno bym go nie wziął. I bardzo silna. Myślałem, że ma 55 cm lekko. Robiła ze mną co chciała. Prawie straciłem w trzcinach. Fantastyczna ryba. Puszczamy. Cwaniaczek brał nam 4 razy, za czwartym razem się udało. Weź paluszki schowaj. Fajny, ładny. Z 5 brań już mieliśmy, a dopiero pierwsza ryba. Dobra, puszczamy. Podobny chyba, nie? Czy trochę krótszy? Trochę krótszy. Trochę krótszy, no. Ale ładne. Ładnie ubarwione tu te klenie. Pół do 11, kolejna ryba. Biorą delikatnie, podchodzą, skubią. Ale ile teraz, chyba 3-4 ostrogi. No, branie, ale 3-4 ostrogi. Nie mieliśmy w ogóle kontaktu z rybą. No ale w końcu się udało jeszcze. Z 3 takie dobre tamy będziemy mieli. Może tam coś będzie lepiej brało.
No to na tych twoich fałkach całkiem inaczej, nie? Fajne. Piękne podebranie. Dzisiaj miałem nie zacinać rybek, Michał miał wszystko wyciągać, ale wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło, tak. Michał łowił dzisiaj na moje wędki, a na jego. No, a także 48 cm, nie? 47 było. 47? 47, no. No, mieliśmy 47. Pobić 48, życiówkę, nie niestety nie udało się. Ryby po prostu nie brały, no nie były chętne do współpracy. Dużo puknięć, strasznie dużo puknięć. No było tak, że wchodziliśmy na tamę, trzy puknięcia i ryba nie chciała w ogóle już powtórzyć. Po prostu słaby dzień, no ale myślę, że Michał coś tam z tego wypadu. No na pewno, dużo. Coś tam wyniosłeś, nie? Dużo. Coś wyniósł, prawdopodobnie wróci tutaj niedługo, za kilka dni. Tamy są naprawdę fajne i widać, że ryby są, bo się spławiały przy powierzchni. Tylko trzeba czekać na wiosnę i na ciepło. Lecimy. Tak. Cześć. Dobrze.